Teraz most, który przez co najmniej 100 lat będzie najbardziej imponującą inwestycją we Wrocławiu. Mowa o moście rędzińskim, największym w kraju i jednym z największych na świecie. Budowlańcy rozpoczęli dzisiaj montaż gigantycznych stalowych lin, na których zawiśnie konstrukcja. Albert Bystroński. To imponująca budowla, jeden z największych podwieszanych mostów betonowych w Europie. Na 160 wantach zawiśnie konstrukcja ważąca prawie 25 tysięcy ton. Dzisiaj budowlańcy montowali dwie pierwsze wanty. Na razie mamy rurę powieszoną na pierwszym spocie i w tej chwili przygotowania trwają do wpuszczenia tutaj specjalną taką paletką montażową kolejnych splotów. Wanty łączące pylon z trzęsłami mostu składają się ze specjalnej rury osłonowej, w której znajduje się od 24 do 48 metalowych splotów. Wanty mają długość od 65 do 270 metrów. Montaż want polega na zamontowaniu w pierwszej kolejności tak zwanej rury osłonowej ze splotem referencyjnym, czyli tak zwanym prowadzącym, i później przez rurę osłonową są wprowadzane kolejne sploty. Konstrukcja mostu ma zawisnąć na wantach do końca kwietnia. Pracę może spowolnić jednak ewentualny powrót mrozów i silny wiatr. Budowa mostu ma zostać ukończona w czerwcu. Wrocław, Albert Bystroński.